Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym znaleźliśmy się na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Dobczyce. Powodem też naszej tu wizyty jest budowa gołębnika dla kolegi Adriana, dla swoich gołąbków, ale też korzystając z okazji, żeśmy go tutaj odwiedzili. Kolega się nam tu pochwalił, że ma jeszcze kilka gołębi ze wspólnego gołębnika, które zaliczyły finał, tak? Adrian, wszystkie Tak, zaliczyły finał? wszystkie. No i są gołąbki. Chyba, że są powroty, no nie? No, to już tu później objaśnisz ewentualnie. No i chcieliśmy zrobić taką krótką prezentację, ponieważ już Adrian ich na aukcję nie będzie wstawiał. Jeżeli ktoś z hodowców ma, powiedzmy, ochotę czy potrzebę na jakiegoś z tych takich gołąbków, to myślę, że tu można bez problemu się z Adrianem dogadać, żeby sobie zakupić po prostu poza aukcji. Także pierwszy gołąbek, którego tu Adrian trzyma w ręku, to jest numer, może przeczytaj kolegom. 0447 32 75. Piękny czerwony, ja widzimy ładne skrzydełeczko ma, ogon, o super budowa. Jest to samczyk. Samczyk prawdopodobnie, tak. Tak, mi się wydaje. Oczko ma jakie takie czerwone, tak? O, takie widzimy, coś czerwone. No także taki gołąbek między innymi został po aukcji. To jest taka wyprzedaż, powiedzmy, gołębi, już końcówka, bo chcesz też to, co mówiłeś, robić już porządki. Dokładnie. Kolejny gołąbek to będzie chyba samiczka, nie? Samiczka, tak. 0106 78 96. Też już wypierzono, a nie, jedno jeszcze jedno piórko ma. Ale ładny, ładny widać gołąbek. Prawdopodobnie samiczka. No widzimy, budowa fajna. Samiczka. Super, ładny. To praktycznie wypierzony, tam piórko zostało, ale to jest pewnie kwestia, tak jak mówię. Kolejny gołąbek 0196 33 80. Jest to samczyk. No rozmyśl mu właśnie skrzydełko. No tu ma jedno, ale to pewnie na finale się pewnie przymęczył. Ale ładny, no taki fajnej budowy, taki. Widać, że piękny gołąb, super budowa. Kolejny, niebieski, też może płeć tak opcjonalnie. To jest samczyk, chyba bodajże, co pamiętam, to jest Tatka Guppi. Jeden, z których się nie sprzedał, to jest dokładnie 0198. Kolegi Tatka Górki 258 numer. No, piękny samczyk. Samczyk. No to kolegów Górki gołębie chyba są znane hodowcom, bo bardzo fajnie latają. Zresztą nie tylko u ciebie, nie? Bo no dokładnie. W ogóle koledzy. Tu kolejny gołąbek. Ma... To chyba samiczka będzie. Takie orzechowe oko, no piękne. A, z pstrym nawet taki. Bo już też kończy pierzenie. Widzimy fajny gołąbek. O numerze. Przeczytaj właśnie kolego, może. 0447 25 88. Tak mniej więcej nie pamiętasz, kto był właściciel. Nie pamiętam wszystkich, bo nie. Ale jak któryś pamiętasz, to możesz zawsze wspomnieć, no, bo hodowcy dokładnie. Chcą wiedzieć, nie? Dokładnie, to ja nie mówię. 0196 32 40. Gdzieś, to jest naszego Roberta Cholewy. Z tego co kolegi. On ale nas... piękny taki mazany samczyk, nie? No. Ładny. Pokaż go tak bokiem hodowcom, bo widzę, że taki ładny, mocny gołąb, potężny. No fajnie, gołąbek. Czyli wszystkich tych gołębi przypomnij o jest 17. 17 sztuk. I jest, wszystkie. Jest samiczka z twojego oddziału 236, 137 to jest Kantorowicza Tomka. A, Tomasz Kantorowicz, no to od nas. Samiczka. No ładny gołąbek też. No. Skrzydełko może rozłożę, ładny uskok, widzę, ma gołąbek. No ładno. Kolejny. 0197 to jest numer 6887. Też samczyk chyba, też tak? Samczyk. No nie też, bo wcześniej była samiczka. No ale to jest samczyk, no. Tak, tak, dokładnie. Ładny niebieski. Widzimy te gołąbki tutaj, jak się prezentują. Ten samczyk, właśnie tamta pstra samiczka od kolegi Tomka. Kolejny. O, ładny czerwony teraz. Czerwony. Jaki numer? Jaki numer? To jest 231.0. Chyba oddział Limanowa, nie? Tak, 91 numer gołąbka. Ładny, krótki. Ale ma czarne centki, więc prawdopodobnie będzie samczyk, nie? Samczyk, samczyk. Widać, że samczyk. Ładny, czerwony. A powiedz mi, na te gołębie są jakieś dokumenty, rodowody? Na każdego nie, na wszystkich nie ma. Ale większość jest. Ale tak? Większość jest rodowody. No to fajnie. Tam są wyniki tylko zrobione, jak leciał i... No ale to ty dołączasz do każdego gołąbka te wyniki, tak. Pieczątkę, tak żeby nawet gdy nie ma karty własności, jest dokument na to, że ten gołąb uczestniczył tu u ciebie i że, tak nie, ktoś go tam, powiedzmy, spod strzechy nie wyciągnął, jak to tak. Mówią. 0245 74 72. Piękny. To jest samiczka? Samiczka? Tak, mi się wydaje, że to jest samiczka. Jest. Pokaż skrzydełko, już kończy pierzyć. O, już ma całe wypierzone. Ładnie.
No fajnej budowy. Plecy może tak jeszcze rozłóż, bo hodowcy lubią sobie popatrzeć. A ładny widzę gołąbek. Super. I pokaż następnego. Ale tam taki ładny pstry widzę jeszcze jest. Został jeszcze jeden samczyk pstry, tu jest płowy. A to nie samiczka będzie? A samczyk, samczyk też. Samczyk. O, ładny płowy. Jaki numer? I to jest 0449-6025. To jest chyba Jordanów oddział, tak? No, to jest tam chyba kolegi, pamiętam. Kurde, jak on się nazywał? No ja ci nie podpowiem. Nie wiem. Ale to zresztą po numerach można sobie wejść na stronę i zobaczyć, bo wyniki i zakładkę na żywo jeszcze są. Wyniki, dokładnie. Dokładnie, no. Ale to ktoś zadzwoni, no to siadnę przed redowodem, zobaczę, dokładnie. Co jest. 0140-51-69, samczyk. Piękny pstry. A samczyk też, no ten ładny. Rozłóż skrzydełko, bo widzimy ładnie wypierzony, ładny, bardzo ładne skrzydło. No i plecki pokaż jeszcze. No widzimy, fajnie. Kolejny. Ładny, ładny ten pstry, bardzo ładny gołąbek. To tu jeszcze weźmiemy pod lupę. O, koledzy sobie zobaczą. No i zresztą te też wszystkie fajne. Trochę Adrian ma nieposprzątane, ale taki leń trochę jest z niego. To... Czekam, jak się sprzeda, to wtedy będę sprzątał. 0202-1703. Samczyk, to jest od hodowcy kolegi Kurleto Wiesław, on tu super leci na wspólnym gołębniku, no ale gołąbek się nie dał rodowodu, jest tylko karta na niego, gołąbek no, się... czasem się tak no, zdarzy. No, gołąbek się no, nie... Dlatego właśnie mamy taką okazję i taką wyprzedaż do tego gołąbki. Ja myślę, że ty też ceny chyba zrobisz tu atrakcyjne na te gołąbki. No, zrobię fajne ceny, także zapraszam, jak ktoś jest tylko zainteresowany, to... Jeszcze numer telefonu... 0196-3398, to jest też od... Taki mazany z białym. Tak, od kolegi Roberta Cholewy. No ładny, samczyk, samiczka? Samczyk będzie. No widzimy, ładny. Tu jest też piękna samiczka. Tu pewnie będzie 236. 89-24. Źle się czyta, jak nadrudzałbym skłamany. No tak, niektórzy obrączkują, niestety. Nie jest to samiczka. Pływało ładny uskok i jak widzimy, pióro. Oczko takie czerwone, słabo, bo trochę, bo już noc je za. Ta bodajże była nieodebrana. Jak była wybrana? No była wylicytowana. Aha, ktoś wylicytował. Tam fajnie była wylicytowana, ale... Ale to czyli na nią pewnie dokumenty i jest papier, to jest tam, co pamiętam, z Olechów. Mhm. No, no tak mówisz, kto będzie zainteresowany, to tu można będzie zaczerpnąć taką informację. W opisie pod filmem na pewno wstawimy numer Adriana, także będzie można... 0449-6073. Też samiczka. Piękna. To też Jordanów. Jordan, to kurde, nie pamiętam. Kolega tam jest, ale nie pamiętam. To zdarzy się. No i jeszcze mamy jedną samiczkę. Jedną samiczkę mamy, co wróciła z 19 roku. To teraz ci wróciła, teraz po roku, wróciła, po roku tak. Czasu. Tak. 05, 19 rok, 308. No ładna, a wypierzona gdzieś chyba u dobrego hodowcy sobie siedziała. A na nią jest jakiś dokument, karta albo coś? Jest karta, ale dokumentu nie ma, czyli jest sama karta. Ale to jak karta jest, to wystarczy. Ładna samiczka. No ale i tak musi coś w niej być, że po takim czasie zdecydowała się na powrót. No i na końcu widzę, z mojej hodowli gołąb się trafił. Powrót. Też dolot, nie? Dolot. Przeczytaj obrączkę, bo to jest amerykańska, to dla Piotra albo Patryka Knapa. Tego... 913. Tak. Na nią dokument wystawię, bo chyba jeszcze nie wystawiłem, ale ja obiecuję, że wystawię. Troszkę, no widać, że troszkę przyniszczona, to ten. No ja nie umiem teraz nawet powiedzieć, z jakich gołębi musiałbym patrzeć do zeszytu, ale ładny gołąb. Samiczka. Z ciemnych. Nie wiem, czy nawet nie będzie to z hurikanu. Samiczka na pewno? Samiczka. Taka ciemna to była z hurikana. Z tym, no możliwe, zobaczymy. Zerknę w dokumentację, na pewno podeślę rodowód. Także, no cóż, zapraszamy kolegów. Przypomnij może numer telefonu. Numer telefonu to jest 507-787-400. Może pomału, bo... 507-787-400. Tak, no my jeszcze w opisie damy, także żegnamy się z kolegami. No i zapraszamy, bo jak widzimy, gołąbki fajnie utrzymane. Myślę, że nic z nim nie brakuje, a na pewno przyda się. Czy robiłeś już z nimi jakieś takie kuracje typu odrobaczyny? A, odrobaczyłeś, nie? No ale szczepione były wszystkie, jak całe stado. Tak, także tak. Można powiedzieć, że praktycznie są przygotowane do parowania.
Także ładne gołąbki. No to żegnamy się z kolegami, no i zapraszamy tu do kontaktu z kolegą Adrianem. Myślę, że ktoś naprawdę wzbogaci swoją hodowlę ciekawymi, fajnymi gołąbkami. Także pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. Dobry lot.